Teraz zamiast na ring przenosimy się do sali treningowej Taza, gdzie on sam opowie nam o swojej kontuzji ramienia. Taz, możesz mówić. W grudniu przeszedłem operację ramienia. Operowali mi ścięgno, mięsień i poprawili kilka wiązadeł. To była poważna operacja. Jak już mówiłem, to była stara kontuzja. Musiałem przejść tę operację. Do tej pory walczyłem na jakieś 80% swoich możliwości. Trwało to bardzo długo. Ale nadszedł czas, aby wszyscy VCW dowiedzieli się, że Taz doznał kontuzji. Jednak jestem już niemal w najwyższej formie. Teraz będę walczył na 110%. I na pewno nie spodoba się to wielu zawodnikom. Sabu, jak myślisz, kto teraz wygra? Jak szybko cię pokonam tym razem? Jak myślisz, jak wielka będzie teraz twoja wściekłość? Myślisz, że Rob Van Dam mnie powstrzyma? Myślisz, że ten dzieciak coś zdziała? Nie wydaje mi się. Van Dam jest niczym. Jest tylko żałosnym dzieciakiem, który się nauczył trochę karate czy innego taekwondo. To zwykły śmieć. Niedobrze mi się robi, jak na niego patrzę. Nie cierpię was i wszystkiego, co reprezentujecie. Myślałem, że walka między nami będzie prawdziwa, jak za dawnych czasów. Ale Van Dam nie umie tak walczyć. Chciał używać jakiejś broni. Ja niczego takiego nie potrzebuję. Oto moja broń. Sandman walczy kijami. Oto moje kije. Tommy Dreamer walczy koszami na śmieci. Oto moje kosze. Nawet legendarny Terry Funk walczył przy pomocy łopaty. Lepiej, gdyby sobie nią wykopał grób, bo już następuje powolne stężenie pośmiertne. Jest już za stary. Oto są moje łopaty. Rob, jeśli bardzo chcesz, to możemy to załatwić po twojemu. Mogę też walczyć jakąś bronią. Sabu. Nie myśl sobie, że to mój koniec. Nie myśl nawet, że jest blisko końca, ponieważ twój koniec jest bardzo blisko. Kiedy nadejdzie czas, wykończę cię. Przysięgam na Boga w swojej własnej sali treningowej, na moim własnym terytorium. Mistrzostwo będzie moje. A teraz... Zmiatać!